Dzisiaj chciałbym mówić o tym, że mamy taki wspaniały dar, zmysł powonienia, woni. I jest to taki cenny dar. Myślę, że jeżeli możemy delektować się tymi wspaniałymi zapachami, które gdzieś tam, czy wiosną szczególnie, gdzieś nas tam tak pobudzają, możemy czuć piękny zapach kwiatów czy różnych rzeczy, i myślę, że osoby, które na przykład mają upośledzony trochę zmysł węchu i tak dalej, często tego trochę im brakuje, bo mają jakieś wybiórcze powonienie. Ja też nie mówię o jakiejś nadwrażliwości, nie? która też nie jest dobra, która też nie, jest, która też nie ułatwia życia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdzieś tak jakiś czas temu. Czytałem sobie głos prześladowanych chrześcijan i tam było takie świadectwo osoby, która odwiedziła Pakistan, siostry, która odwiedziła prześladowanych chrześcijan, takie poruszające, mówiła o wielkich rzeczach, które się dzieją, o wielkich cudach, wielkich rzeczach, które tam się dzieją, mimo strasznego ubóstwa itd., tak ale to, co ona mówiła, że to, co ją tak uderzyło, kiedy wylądowała w Pakistanie, to zapach, a w zasadzie odór. Odór, który się wydobywał wszędzie i który jej cały czas tam towarzyszył, który przenikał ubranie, wszystko. Związane jest z tym, że ogromna bieda, wysoka temperatura powodowało to, że te nieprzyjemne zapachy, ten odór się gdzieś tam unosił. Kochani, ale ja nie chcę mówić o tym negatywnym, ja chcę powiedzieć o tym, o czym będziemy czytać i taki główny werset to będzie z drugi Koryntian, bo jesteśmy wonią Chrystusową i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym was zapytać, czy, czym pachnę, a może kim pachnę. I to jest taki, taki tytuł sobie dałem i myślę, że tak w jakiś sposób tak to odebrałem, że o tym mam mówić. Panie wiecie, że w tak naszym codziennym życiu ten zmysł powołania jest bardzo ważny, ale też... To, co my wydajemy, jakie zapachy wydajemy, też są czasami różne i powodem tego może być, że jakiś nieprzyjemny zapach z ust się wydobywa, dlatego że jest brak może higieny, jakieś zaniedbania, które powodują, że pojawiają się stany zapalne w naszym organizmie, w naszych zębach. Jakieś niedoleczone zatoki, niedoleczone gardło powoduje to, że też jakiś nieprzyjemny zapach się wydobywa, czasami z naszych ust. I te przyczyny są różne. Może być jakiś refluks, mogą być stany jakieś, które powodują, że trudniej jest nam utrzymać może właściwą higienę. I tak dalej. Kochani, ale ja nie chciałbym dzisiejszego wieczoru skupić się na tych rzeczach. Nie chcę tu prelekcji mówić, jak czyścić zęby, jak nitkować przestrzenie między zębami, bo jeżeli się udajemy do stomatologa, to często znowu przypomina nam, że żeby lepiej czyścić te przestrzenie nitkami, żeby dbać o tę higienę. No bo jeżeli o to nie dbamy, to w tym momencie pojawia się próchnica, pojawiają się różne rzeczy. Czy te negatywne. I myślę, że nikt z nas tak do końca nie lubi chodzić do stomatologa, ale jeżeli ktoś robi to w miarę systematycznie, mamy tę łaskę, że możemy korzystać ze stomatologów, z lekarzy i też przez to nasze dbać o nasze ciało o nasze zęby, ale też o no, nasze ciało, żeby wydawało tą jakąś taką miłą woń. Dbamy o to, nie? używamy perfum, jakiś dezodorant, który powoduje to, że nie jesteśmy, że tak powiem, nasz zapach nie jest przykry dla otoczenia. Wiecie ja to chcę też trochę tak odnosić do tego, że ma to też takie odniesienie duchowe, że jeżeli dbamy o tego o nasz duchowy stan, staramy się, aby karmić się właściwym pokarmem, aby też oczyszczać nasze życie, to wtedy też ten miła woń się zaczyna ma, moc się ich i, i wydobywa się z naszego życia. I kochani, i chciałbym, żebyśmy właśnie teraz otworzyli, wrócili już teraz, skupili się na tekście, który myślę, że dobrze znacie. To jest z drugiego listu do Koryntian, z drugiego rozdziału, od 14 do 16 wersetu. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się woń poznania Bożego po całej Ziemi. Zaiste. Myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni, i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń, ku śmierci, e, woń śmierci ku śmierci, a dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest datny. Kochani, taki fragment, który właśnie tym przeczytałem. Ja myślę, że też poproszę teraz Dawida, żeby ze słowa życia, jeżeli przygotował ten fragment, żebyśmy sobie może przeczytali. Bogu, niech będą jednak dzięki za to, że w Chrystusie zawsze pozwala nam odnosić zwycięstwo. Wszędzie też możemy nauczać ludzi o Jezusie, tak że wieś o nim rozchodzi się po całym świecie, jak cudowny zapach. My sami również sprawiamy Bogu radość i jesteśmy Jego cudownym zapachem, który dociera zarówno do przyjmujących zbawienie, jak i do tych, którzy zmierzają na potępienie. Do, dla pierwszych jest to zapach niosący życie, dla drugich śmierć. Ale kto sprosta tak, takiemu zadaniu? Myślę, że to pierwsze tłumaczenie to było z Nowego przymierza, a drugie to ze słowa życia, bo ja sobie pisałem ten fragment i tutaj ten werset Bóg sprawia, że nasze życie to przyjemna słodka woń, woń przebywającego w nas Chrystusa. Bardzo mi się to podobało takie określenie. Chociaż jak czytamy ten fragment od 14 do szesnastego wersetu wcześniej jest napisane dziękczynienie Bogu za błogosławieństwo głoszenia Ewangelii. To jest jakby skupione ten ciężar jest jakby skupiony na tym, że to głoszenie Ewangelii jest tą miłą wonią, która się rozchodzi i tak jest na pewno. Myślę, że apostoł Paweł, który pisał to, mógł się też odnosić do nawiązywał do rzymskich takich defilat z okazji wojskowych z okazji zwycięstwa kiedy legiony zwyciężały i wracały na przykład do Rzymu rzymianie by potwierdzić obywatelom że znów pokonali wroga palili kadzidła na ołtarzach całego miasta i była ta defilada i szły legiony, za nim różne, że tak powiem, osoby, w tym niewolnicy, którzy zostali pojmani w czasie tych wypraw, czy wrogowie, których tak samo wzięli do niewoli. I, i dlatego tu jest napisane: dla zwycięzców aromat ten był przyjemny, a dla jeńców oznaczał może niewolę albo śmierć. I... Kiedy jest zgłoszona Ewangelia Chrystusowa, jest to taka woń miła dla Boga. Wiecie, ale też chciałbym, aby właśnie podkreślić to, co tutaj pisało w tym tłumaczeniu ze słowa życia, że, że Bóg sprawia, że nasze życie to przyjemna, słodka woń, woń przebywającego w nas Chrystusa. Jest to takie niesamowite, że to te woń my sami z siebie nie wydobywamy, że to nie jest nasze tylko staranie, ale to Jezus Chrystus, który w nas żyje, jeżeli my dbamy o relacje z nim, to ta woń się zaczyna wydobywać z naszego życia. Kiedy Janusz dzisiaj się, też w czasie prowadząc modlitwę, modlił o to, aby ta Ewangelia była rozprzestrzeniała się przez, czy w Ustroniu, żeby wszyscy mogli usłyszeć tą dobrą nowinę o Chrystusie w Ustroniu, to jest ta miła woń, która się rozchodzi. Może to być przez różne ewangelizacje czy na ulicy, ale też przede wszystkim myślę, przez nasze świadectwo codziennie w pracy, gdzieś wśród znajomych, wśród przyjaciół, kiedy głosimy Ewangelię, ale też swoim życiem pokazujemy i rozprzestrzeniamy tę miłą woni. I czytamy tutaj. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się woń poznania Bożego po całej Ziemi. Wiecie, e, faktycznie czasami czujemy się może przez różne sytuacje pokonani, e, może przygnieceni, e, powaleni, ale niezwyciężeni, bo to słowo nam mówi, że zawsze da, Bóg daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I to jest taka wielka obietnica. I myślę, że teraz bardziej tak skupimy się na tym jaka jest ta woń Chrystusowa, czym ona się odznacza. List Świętego Pawła do Kolosan, trzeci rozdział od 12 do 15 wersetu. Prze to przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił Wam, tak i Wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, które spójnią doskonałości, a w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I cokolwiek czynicie, czyńcie w słowie, lub uczynku wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Ja przeczytałem trochę dłuższy ten fragment niż wstępnie zakładałem. ale czytamy tutaj, że ta wonność, która powinna się i, i Bóg chce, aby się wydobywała z naszego życia, to jest ta wonność Chrystusa, który mieszka w nas i te cechy, o których tutaj czytaliśmy, że e, jako wybrani Boży, święci umiłowani, mamy przyoblec się w serdeczne współczucie, w dobroć, w łagodność, pokorę, mamy przebaczać, e, mamy żyć w miłości, e, mamy jedni drugich zachęcać e, przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. E, jest to takie coś wspaniałe, i myślę, że tego doświadczamy w, w jakimś stopniu. E, I myślę, że gdyby. Ta wonność Chrystusowa a, tak w pełni w naszym życiu była, to też o wiele łatwiejsze nasze życie byłoby i we, w rodzinach, i w, we wspólnotach, w zborach. I myślę, że jesteśmy stworzeni, kiedy jestem nowym stworzeniem, to też ta wonność jest, ma, może wypływać, i Bóg chce, aby wypływała z mojego życia. I myślę, że też spotkaliście z tym, że spotkaliście się z tym, że czasami znani ludzie, nie wiem, sportowcy, celebryci, kiedy już są ich nazwiska takie znane, czasami pod ich nazwiskiem są e, e, produkowane i sprzedawane, na przykład różne kosmetyki, gdzieś mi się to obiło o uszy i wczoraj tak zerknąłem sobie szybko i są na przykład kosmetyki Cristiano Ronaldo, nie? To jest znany piłkarz, jakoś mi nie przyszło na myśl, że jakieś kosmetyki mogą być firmowane jego nazwiskiem i, i na przykład <śmetyki> nie myślę, że kupiłem, ani na pewno nie kupię, nie? z jakichś tam pewnych względów i są na przykład perfumy dla nowoczesnych i charyzmatycznych mężczyzn z tej linii kosmetyków Cristiano Ronaldo. Kochani, to tak może tak, jako taki przerywnik, nie? że e, myślę, że tych e, takich kosmetyków różnych e, podznanymi nazwiskami, które dla fanów tych ludzi, tu jest akurat piłkarz, e, są być może jest to taki wabik, i być może ci ludzie, którzy są fanami dla, dla, są, dla których Cristiano i Ronaldo jest idolem, być może korzystają z tych kosmetyków i pachną, nie wiem jak Cristiano Ronaldo, nie wiem, czy on sam używa tych kosmetyków, to jest inna rzecz, kochani, ale Boże Słowo nam mówi o tym, że my mamy. Pachnieć Chrystusem. To jest ta woń, która ma wydobywać się przez nasze życie, przez to, co mówimy, przez zwiastowanie Ewangelii, ale też przez nasze postępowanie, przez nasze codzienne przebywanie. I chciałbym się teraz tak może zastanowić, czy tak jest do końca w naszym życiu: czy ta woń Chrystusowa wydobywa się, ta miła woń, ta przyjemna woń, wydobywa się tylko z mojego życia. Nie? I czasami ta woń może być jakaś inna. I, I pytanie, ja bym sobie to nazwał, że, że ta woń to może pachnieć ciałem. Zabrzmiało tak cieleśnie, ale wiemy, że czasami jest tak, że gdzieś ta stara natura w naszym życiu się odzywa i gdzieś pachniemy tym ciałem zamiast tą miłą wonią chrystusową. Pozwalamy, aby ta woń ciała emanowała z naszego, przez, w takim duchowym życiu. I chciałbym, żebyśmy przeczytali może z Galacjan, piąty rozdział. Od 19 może do 26 wersetu, z, nas, z takim położeniem nacisku na wersety od 19 do 21. Jawne zaś są uczynki ciała: mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo. Obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ale dalej, owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Strzemięźliwość. Przeciw takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też to postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Kiedy czytałem tę listę, która mówi o uczynkach ciała, takie mocne tu są, ale są też takie, które gdzieś tam jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Czy coś takiego w naszym życiu, no, w moim życiu się nie pojawia? Czy takie rzeczy gdzieś tam nie wypływają czasem z moich e, e, ust w czasie rozmowy, czy z kimś przebywam? Czy w rodzinie, w domu? Czy gdzieś to się nie pojawia? Kochani, może jakby przeczytajmy sobie jeszcze taki następny fragment z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, jeden do trzy. I. W tym fragmencie, który też myślę, że już nieraz czytaliśmy, znamy, jest napisane tak. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie, poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze, go, bo jeszcze Go przyjąć nie mogliście, a teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia? To czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Kochani, ten fragment mówi o tym, że apostoł Paweł wyczuwał ten zapach, tę ten, ten, ten woń cielesności u niektórych Koryntian, być może, może nie u wszystkich, ale wyczuwał ten zapach tej cielesności. Być może pozwolili oni, aby ta cielesność dominowała w ich życiu. I ten aromat, ta, ten, który się roz, rozchodził, był takim aromatem, tą wonią tej cielesności. Czytamy i mówimy tutaj do braci, Albo jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście czy, i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Kochani, to nie jest Bożym zamiarem, aby ten, ta woń, która wypływa z naszego życia, była takim zapachem cielesnym. Myślę, że tak samo jest w naszym życiu, jeżeli takim fizycznym, jeżeli... Nie wiem, nie mylibyśmy się, spocilibyśmy się, nie stosowali jakichś tam żadnych dezodorantów. Wcześniej to ten zapach po pewnym czasie będzie taki przejmujący i nie będzie do końca taki przyjemny dla otoczenia, dla naszych bliskich, dla ludzi, z którymi się spotykamy czy gdzieś tam przebywamy. I to nie będzie ta miła woń, może to być coś, co będzie odpychać. Kochani, ja nie mówię o jakichś skrajnościach, żeby wpadać w jakiejś skrajności, ale w tym sensie takim fizycznym. Ale najważniejsze jest, aby w tym sensie duchowym, e, abyśmy dbali o taką, e, aby ta miła woń, ta woń Chrystusa osoba wydobywała się z naszego życia, aby to było coś miłe Bogu. Myślę, że takim następnym takim zapachem, taką wonią, która może się wydobywać z chrześcijanina i wcale to może nie być ta miła woń, ta, o której tutaj czytaliśmy w Drugim Koryntian, to może być taki zapach pomieszany, czyli może być pomieszanie tej cielesności i czegoś takiego duchowego. W takim fizycznym znaczeniu to może być wtedy, kiedy się na przykład spocimy mocno, nie zdążymy, nie wiem, się odświeżyć. Gdzieś musimy szybko gdzieś się przemieścić, gdzieś być i możemy się, że tak powiem, ratować jakimiś dezodorantami mocnymi, które spowodują, że trochę zatuszujemy, że tak powiem, ten zapach, ten nieprzyjemny potu, czy jakieś już rzeczy takich niemiłych dla naszego powonienia. I to wręcz powoduje taki... Na krótką metę może troszeczkę to zrobić, takie e, zatuszować, ale w sumie robi taki bardziej zmieszany ten zapach. Wcale nie jest lepszy, dlatego że też e, daje taki efekt e, intensywniejszy, a jednocześnie nie, nie do końca właściwy. I w takim sensie duchowym może to wyglądać też tak, że e, kiedy w naszym życiu dopuszczamy do tego, aby e, pojawił się jest jakiś grzech. Jakieś zaniedbanie w naszym życiu, nie ma społeczności z Bogiem. E, gdzieś ciągle upadamy, ale zamiast rozprawić się z tym grzechem, zamiast e, szukać Bożej łaski do przemiany w naszym życiu, e, nie ma pokuty, e, ale e, cała uwaga jest skupiona na tym, żeby to zakryć żeby przy, przyjąć takie m, pozory pobożności. E, to wtedy jest właśnie taki efekt właśnie tego zmieszanego zapachu. Czyli pod tym zapachem takim niby przyjemnym gdzieś tam się już coś tworzy nieprzyjemnego. Tak samo może być w naszym takim fizycznym też życiu, że kiedy coś się dzieje z, na przykład z naszym stanem zębów, jest jakaś próchnica, coś tam jest nieleczone dłuższy czas, i nie tak łatwo usunąć ten przykry zapach. Można stosować jakieś, kupować jakieś tiktaki, jakieś odświeżacze do ust, ale to jest tylko takie bardzo powierzchowne, bo prędzej czy później gdzieś będzie się to pogłębiać. Jeżeli w naszym życiu nie zadbamy o to, aby. Była czystość, aby w naszym życiu było to odświeżenie i właściwe życie, takiej bliskiej relacji z Bogiem, to też ta woń, która się będzie wydobywać z naszego życia, może być takim zapachem pomieszanym czymś, o czym, o czym słowo Boże mówi, że nie podoba się Bogu. I myślę, że to jest takie ważne, abyśmy dbali o swoje takie życie duchowe. I aby nasze, nasza ta woń, która się rozchodzi, była tą miłą wońą dla Boga, ta woń chrystusowa. I to jest Boży plan dla naszego życia, jako dla dzieci Bożych. I teraz tak pomyślałem, co musi być też, i już jesteśmy na tym takim etapie, że ta woń chrystusowa w naszym życiu jest, że nasze życie jest takie, w bliskiej relacji z Bogiem nie jest udawane, nie, nie jest to hipokryzja w naszym życiu, że e, nie ma e, jakiejś takiego rozdwojenia. E, co musi się dziać, żeby ta woń się e, rozprzestrzeniała? E, my mieszkamy w Hermanicach i blisko nas jest, nie wiem, może 70 metrów, piekarnia. I jeżeli wieczorem. Powieje wiatr od strony piekarni, to możemy czuć piękny zapach wypieczonego chleba, bułek, coś naprawdę, co od, od, wyróżnia się. Nie? Mogą jeździć gdzieś samochody i tak dalej, ale ta woń tego upieczonego pieczywa, jak powieje właśnie w naszym kierunku, jest wyczuwalna w, przez okno, jest wyczuwalna na tarasie. Jest to takie coś niesamowite. I myślę, że jest to taki też fajny przykład tego, że do tego, aby ta miła woń Chrystusowa się rozprzestrzeniała, żeby ten miły zapach potrzebujemy wiatru, a tym wiatrem jest Duch Święty. I myślę, że teraz byśmy przeczytali teraz taki fragment Ja rzadko czytam pieśni nad pieśniami. Ale wiem, że kiedyś pastor sporo czytał z tego i gdzieś tam taki fragment sobie kiedyś zapamiętałem. Pieśni nad pieśniami, czwarty rozdział, od 12 do 16. Ogrodem zamkniętym jest moja siostra oblubienica. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym. Wyrosłaś jak gaj drzew granatowych z wybornymi owocami, kwiatami cyprysu i nardu nart i szafran, czcina i cynamon z wszelkimi wonnymi krzewami, mirrą i aloesem ze wszystkimi wybornymi balsamami. Krynica mojego ogrodu jest studnią wody żywej, która spływa z Libanu. I teraz powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa. Przewiej mój ogród. Niech się rozpłynie jego woń balsamiczna. Niech przyjdzie mój miły do swojego ogrodu i niech spożywa wyborne jego owoce. Kochani, taki niesamowity fragment jak dla mnie, który mówi o tym, że jest taki piękny obraz, który mówi o oblubienicy, która jest tym ogrodem pełnym roślin, krzewów, które wydają piękny taki balsamiczny i może jeszcze inny jakiś taki zapach, niesamowity. Wszystkie te, które tutaj wymienione: nart, szafran, trzcina, cynamon, wonne krzewy, mirra, aloes. To jest coś, co chcielibyśmy, aby ten zapach się unosił. Często w jakichś takich leczniczych Olejkach, myślę, że można było tutaj już nawiązać do tego olejku narodowego, który niewiasta wylała na Pana Jezusa, ale to co jest ważne, jest tutaj oblubienica i powstań wietrze z północy i zerwij się wietrze z południa, przewiej mój ogród, niech rozpłynie się ta woń balsamiczna. Kochani, ta, woń, ta miła woń Chrystusowa potrzebuje też wiatru, czyli Ducha Świętego w naszym życiu, żeby mogła wpływać na innych, żeby inni mogli doświadczyć tej miłej woni, żeby nadzieja ich w życiu się pojawiła, żeby mogli zapragnąć Jezusa, to potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, żeby ta woń się rozchodziła z naszego życia, żeby to nie było zatrzymane tylko w nas. Ale potrzebujemy Ducha Świętego, który powoduje, że ta woń się rozprzestrzenia. Myślę, że potrzebujemy tego w naszych rodzinach, potrzebujemy tego w pracy, na ulicy, gdziekolwiek przebywamy z innymi, aby ta woń rozpływała się, aby mogła cieszyć ludzi, nie, żeby mogła dotykać ich życia, nie, żeby Jezus Chrystus mógł być wywyższony w tym wszystkim. I to jest takie moje pragnienie i też pragnienie dla waszego życia, żeby, abyśmy też pozwolili Duchowi, Duchowi Świętemu, kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie, aby też Duch Święty mógł w naszym życiu w tak działać, żebyśmy mu pozwolili, aby ta miła woń się rozchodziła, żebyśmy się nie zamykali. Czyli nie zamykali się przed głoszeniem Ewangelii. E, tak jak ostatnio czy Grzesiu mówił, e, nie jest łatwo na ulicy niektórym, mówię o sobie, tak podejść i zagadnąć i głosić Ewangelię tak z marszu. Nie? Niektórzy mają większą łatwość, niektórzy się muszą przełamywać. Ale na różne sposoby możemy głosić Ewangelię. Ważne jest, żeby słowem, ale też swoim życiem, aby ta miła woń się rozchodziła. I myślę, że to dotyczy każdego dziecka Bożego, każdego z nas, każdego, który, ma, który narodził się na nowo. Nie dotyczy to tylko wybranych, tych, którzy wychodzą na ulicę, czy gdzieś tam stoją z przodu, ale dotyczy każdego z nas mamy być tą wonnością Chrystusową. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, drugi rozdział, szesnasty werset. Dla jednych jest to woń, ku śmier woń śmierci ku śmierci, a dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny. Kochani, taki trudny, znaczy dla mnie troszeczkę był w pewnym momencie trudny, myślę, jak to tak nie do końca umiałem sobie jakoś to poukładać, Kochani, ale tak pomyślmy tak w sposób praktyczny. Jest piękna, miła woń, na przykład kwiatów na wiosnę, ale są osoby, które niestety na przykład mają alergię. Nie? Ja, ja czegoś takiego nigdy nie doświadczyłem, ale gdzieś spotykamy wśród naszych znajomych osoby, które szczególnie na wiosnę, kiedy wszystko kwitnie, pyli, przeżywają trudne chwile, dlatego że ich te zapachy, te pyłki, to uczulenie alergiczne powoduje to, że ich dusi i gdzieś to tak widziałem ostatnio u pewnej znajomej osoby i nie potrafiłem się wczuć w jej sytuację, bo nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, bo dla mnie ten miła woń, ten, ta miła, taka, ten miły zapach jest miły i jest wspaniały i mnie podnosi, a tę osobę to e, dusiło wręcz, tak no, kaszlała i tak dalej, bo ma po prostu alergię na takie e, rzeczy. Nie? Kochani, i, i tak odniosłem sobie ten fragment, właśnie ten szesnasty werset, nie? że możesz pachnieć e, tą miłą wonią Chrystusową, ale nie licz na to, że wszyscy będą się zachwycać tą e, miłą wonią. Będą ci, którzy będą tą wonią poruszeni, e, będą e, ubogaceni, zapragną może tej samej e, tej, tego aromatu, zapragną Chrystusa, ale będą też osoby, e, które będą mieć, e, będzie to odrzucać, będą mieć alergię e, na ten zapach, na głoszenie Ewangelii. I myślę, że tego doświadczamy gdzieś tam w swoim życiu. Tak samo na ulicy, na Restarcie. Tak jak Janusz mówił, jest wiele osób, które chętnie słuchają ale są osoby, które daleko, od obchodzą, nie? Znamy, myślę, w naszym życiu osoby, które nie chcą słuchać o Jezusie. Chcesz powiedzieć coś, nie mów mi nic o Jezusie, nie chcę słyszeć. I mają taką reakcję alergiczną. Kochani, ja mówię o takim właściwej woni, że może Twoje życie, i tak. Powinno być, że moje życie ma wydawać tą miłą woń Chrystusową, ale i tak będą osoby, które będą odrzucać tą miłą woń. Dla nich to będzie taka woń ku śmierci, bo ta woń ich dusi i nie wiem, może Ci się nie zgodzi z tą moją interpretacją, ale ja myślę, że, że tak jest, nie? że możemy głosić Ewangelię, nasze życie jest czyste przed Bogiem, jest miłe Bogu. Eee, głosimy Ewangelię i życiem, i słowem, a będą ludzie, których to będzie i tak odrzucać, będą mieć taki alergiczny, eee, taką alergiczną reakcję. Pieśni nad pieśniami, pierwszy rozdział, 12 i 13 werset. Dopóki król. Jest przy stole biesiadnym, mój nart wydaje swoją woń. Mój miły jest mi wiązką miry położoną między moimi piersiami. Kochani, dopóki król jest przy stole biesiadnym, czyli jeżeli Pan Jezus jest na tronie mojego życia. Kiedy biesiada dla mnie, to jest taka uczta. To nie jest tylko spotkanie na kawę, które też jest fajne, ale kiedy Jezus Chrystus hmm, nie umie innego słowa: ucztuje w moim życiu, jest takim, panuje w moim życiu, biesiaduje, to wtedy z mojego i Twojego życia wypływa ta miła woń. I to jest taka. Lekcja to jest taka obietnica, kiedy pozwolę mm, Panu Jezusowi, kiedy pozwolę Duchowi Świętemu, aby królował w moim życiu, żeby był ucztował w moim życiu, żeby był najważniejszy, jedyny, najwspanialszy, to to na pewno ta miła woń się będzie wydobywać z mojego życia. Nie będzie pomieszanej tej woni, nie będzie takiej przykrywanej, nie będzie tej cielesnej, ale będzie ta miła woń, która jest ku życiu i to jest ta miła woń, która będzie dotykać wielu i dla wielu będzie zachętą, będzie czymś, co będzie pociągało ich do Jezusa.